Radziwiłłowie mnie zaprosili do pierwszego w zasadzie w moim życiu, pierwszej w zasadzie w moim życiu rezydencji literackiej, która oczywiście polega na tym, że mam szansę przez miesiąc z hakiem albo półtora miesiąca mieszkać w pałacu. No, jeśli chodzi o okolice, to jest przepiękna i rzeczywiście daje mnóstwo oddechu, żeby pisać książkę, w moim przypadku książkę poetycką. Faktycznie jest coś takiego w tych rezydencjach pisarskich, co sprawia, że no w tym czasie się łatwiej pracuje, że to rzeczywiście ma sens. Celem było, żebym miała spokój, miała warunki do tworzenia i myślę, że żebym była zadowolona, i tak się też stało. Takich rezydencji literackich jak u Radziwiłłów w świecie jest bardzo wiele. Z tego co wiem, to jest tutaj jesteśmy jako pierwsi. Bardzo, bardzo ciekawa atmosfera się między nami wytworzyła, przy czym nikt nie jest dla nikogo konkurencją. Każdy pisze o czymś innym. Jest poeta, jest poetka, jest dziewczyna, która pisze taką książkę wspomnieniową o swojej młodości, teraz w sumie chyba to jest kontynuacja. Jest pan historyk, a ja jestem geografem. Pracuję tutaj nad powieścią dla dzieci, Malwinka w Ptasim Królestwie. To jest w zasadzie utwór, który już ma formę dramatyczną, natomiast teraz będzie to coś szerszego. Ale tak naprawdę to jest tak magiczne miejsce, że powstało dużo rzeczy, i poezja, i proza, i co jeszcze? I trochę scenariusza. O. A dla mnie to jest jeszcze dodatkowa przygoda, ponieważ 2 lata temu wydałem książkę Radziwiłłowie, Burzliwe losy słynnego rodu, i to jest właśnie książka o tych Radziwiłłach. Także ja ten swój pobyt w Antoninie nie spodziewałem się wtedy, pisząc między innymi o Antoninie i między innymi o jego mieszkańcach, że 2 lata później spotka mnie taki specyficzny bonus w postaci tego miejsca, o którym pisałem, i tych przestrzeni, które były obecne i są obecne w mojej książce.